Bez dopingu kibiców i bez pierwszego trenera Łukasza Szymika, który odbywa karę zawieszenia, musieli sobie radzić koszykarze MKKS Rybnik w starciu z zespołem MKS 2 Dąbrowa Górnicza. Mimo to miejscowi mieli nadzieję na pierwsze w sezonie drugoligowe punkty, ponieważ w dwóch poprzednich spotkaniach przegrali z AZS-em Częstochowa i AZS-em Kraków. Niestety, jak się później okazało, również drużyna z Dąbrowy okazała się zbyt silna. Pierwsza połowa była dość wyrównana. Przyjezdni osiągnęli niewielką przewagę, ale prowadzona przez Jakuba Krakowczyka rybnicka drużyna nie traciła dystansu i po 20 minutach przegrywała różnicą 6 punktów, 44-50. Decydująca o losach spotkania okazała się trzecia kwarta, w której Dąbrowianie utrzymali w miarę wysoką skuteczność, a przy okazji lepiej bronili. W efekcie tego wygrali tę część spotkania 23-16, zaś w ostatnich 10 minutach systematycznie powiększali swoją przewagę i ostatecznie zwyciężyli 101-77. Niestety, pomimo naprawdę gdzieś tam przyzwoitego meczu, do pewnego momentu mocno się trzymaliśmy. Była nawet duża szansa na zwycięstwo. Niestety gdzieś skuteczność po naszej stronie zawiodła. Bardzo dobrze dzisiaj dysponowany Paweł Jurczyński z Dąbrowy Górniczej. On tak naprawdę niemal w pojedynkę ten mecz rozstrzygnął na korzyść gości. Wspomniany Paweł Jurczyński zdobył aż 36 punktów i był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem meczu. W zespole MKKS-u brylowali Tomasz Czajkowski i Krzysztof Zieliński, którzy zapisali na swoim koncie odpowiednio 25 i 20 oczek. Niestety pozostali zawodnicy gospodarzy byli mniej skuteczni. No faktycznie, muszę powiedzieć, że ci nasi strzelcy muszą się obudzić, być może to nadejdzie lada dzień. No w tej chwili było widać dzisiaj dziewięciu graczy w składzie, no też problemy zdrowotne zdecydowały. Na pewno trzeba się cieszyć, dzisiaj debiut chłopca 2005 rocznik Marcin Kosiorowski, punkty zaliczył w drugiej lidze, wielka sprawa. Natomiast trzeba pochwalić cały zespół za walkę, bo to nie jest tak, że jesteśmy słabi. No, mam nadzieję, że w następnych meczach te zwycięstwa przyjdą, bo jest determinacja, jest adrenalina, jest chęć zwycięstw. Trzeba troszeczkę szczęścia i worek się ze zwycięstwami na pewno otworzy. Szansa na to nadarzy się już w niedzielę. Właśnie wtedy MKKS rozegra wyjazdowy mecz z AZS-em Jarosław, który również nie zaznał jeszcze w tym sezonie smaku zwycięstwa.